Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Marek Kulawczyk, jestem dyrektorem Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jako ministerstwo realizujemy od 2007 roku projekt Empatia. Projekt ten skierowany jest bezpośrednio do beneficjentów obszaru pomocy społecznej, a ogólnie mówiąc zabezpieczenia społecznego. Naszym celem jest zmiana czterech elementów w ramach obecnie istniejącej, funkcjonującej pomocy społecznej. Po pierwsze, chcemy udostępnić nowy kanał dostępu do pomocy społecznej, dostęp poprzez internet po to, żeby było łatwiej uzyskać tą pomoc, żeby to było szybsze i żeby to było, powiedzmy to tak, przyjemniejsze. Liczymy też na to, że z tego kanału będą mogły skorzystać te osoby, które do tej pory były obok. Pomoc społeczna, świadczenie pomocy społecznej w Polsce ma ten charakter, że wniosek o pomoc społeczną może ubiegać się dowolna osoba, a nawet wskazać inne osoby, które tej pomocy potrzebują. Dzięki temu, że w internecie będzie możliwość złożenia wniosku, mamy nadzieję, że pewne osoby, które widzą w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, będą mogły skorzystać z tego kanału i wskazać, gdzie i komu pomoc jest potrzebna. Kolejną rzeczą, którą chcemy zmienić w naszym obszarze zabezpieczenia społecznego projektem Empatia, to jest zmiana metod pracy urzędów, które świadczą tą pomoc. Po pierwsze, chcemy doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć ilość zaświadczeń na rzecz oświadczeń, żeby klienci pomocy społecznej nie musieli szukać, załatwiać papierków, które będą potwierdzały ich sytuację, a chcemy doprowadzić do tego, aby to urzędnicy weryfikowali dane przekazywane przez beneficjenta. Chcemy doprowadzić do tego, żeby dane o dochodach osobowych, osobistych były pobierane z obszaru, z resortu finansów, żeby dane o okresach zatrudnienia były pobierane z ZUS-u, żeby takich rzeczy nie musiał załatwiać beneficjent. Poza tymi dwoma resortami, z którymi będziemy się komunikować, czyli poza Ministerstwem Finansów i poza ZUS-em, chcemy się skomunikować z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, z Ministerstwem Sprawiedliwości, z Ministerstwem Gospodarki, wszystko drogą elektroniczną. Kolejnym elementem, który chcemy w Empatii wprowadzić, to zmienić metody pracy już samych pracowników socjalnych. Dajemy im do ręki nowoczesne urządzenie, notebook, dzięki któremu będą mogli łatwo, szybko i rzetelnie wykonywać wywiady środowiskowe i bez zbędnych czynności biurokratycznych przekazywać te dane do systemów elektronicznych, tak żeby później decyzja mogła być podjęta przez jednostki pomocy społecznej efektywnie i szybko. Kolejna rzecz, którą w projekcie Empatia realizujemy, jest to próba odpowiedniego przekierowania środków finansowych tam, gdzie są potrzebne, a nie tam, gdzie występują nadużycia. Mamy zamiar zbudować narzędzie, które będzie zwiększało bezpieczeństwo i szczelność tego systemu, będzie łatwiej wykrywać nadużycia i kierować pomoc tam, gdzie jest potrzebna. Krótko mówiąc, tworzymy narzędzie, dzięki któremu mamy nadzieję, ogólnie będzie łatwiej pomagać innym. Krótko mówiąc, pomagamy pomagać. Liczymy na to, że Państwo będą mogli skorzystać z tego, co tworzymy i liczymy na to, że dzięki temu też obraz pomocy społecznej w Polsce ulegnie zmianie, będzie postrzegany lepiej, a ci, którzy skorzystają ze świadczeń pomocy społecznej, będą mogli te świadczenia uzyskać szybciej, łatwiej i bardziej celowo. Dziękuję Państwu.